czy przed nami kolejne obostrzenia? Jakie obostrzenia? O tym i nie tylko o tym będę rozmawiała z moim gościem. Marcin Roszkowski, ekonomista, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. No właśnie, czy to będą dzisiaj już wprowadzane kolejne obostrzenia? Przed nimi chyba drżą wszyscy już. Trochę mamy taki lockdown, ale bez oficjalnego lockdownu. Tak niektórzy to oceniają. Przedsiębiorcom się nie podoba obecna sytuacja w Polsce, ta gospodarcza. No ale premier Mateusz Morawiecki mówi, że to są niestety efekty również naszych działań. Więc pytanie do ciebie. Czy dzisiaj na konferencji premier Mateusz Morawiecki ogłosi lockdown? Ja bym obstawiał, że jakieś następne obostrzenia rzeczywiście będą wprowadzane. Czy zostanie to nazwane lockdown? Pewnie nie, dlatego że przedsiębiorcy, których wspomniałaś, bardzo mocno odczuli skutki koronawirusa. Państwo bardzo dużo zapłaciło za to, że takie totalne zamknięcie przez parę tygodni funkcjonowało. Więc myślę, że to będzie trochę inaczej nazwane, ale kolejne obostrzenia chyba są nieuchronne, bo rzeczywiście inne kraje europejskie też się zamykają. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni tym zamknięciem i one te różne obostrzenia też nie działają tak, jak działały jeszcze parę miesięcy temu. Nawet nie mówię o manifestujących teraz na ulicach, tylko o tym, że jakby fizycznie jesteśmy po prostu już tym wszystkim przemęczeni. Więc te obostrzenia też gorzej działają, a to pomaga rozwijać się zarazie. No właśnie, jesteśmy przemęczeni, tylko przedsiębiorcy też mówią, że oni też będą strajkować i będą na pewno zaprzeczać temu, co tutaj się dzieje w Polsce. Ale pytanie, czy te ich nerwy też są uzasadnione, bo rząd wychodzi z kolejnymi tarczami. Czy te tarcze dla tych osób, które w tym momencie są nie pracują, czyli to są też i restauracje i niektóre inne miejsca. Czy te tarcze nie są wystarczającą pomocą? Te tarcze w nowej odsłonie dotyczą poszczególnych sektorów, gastronomii, kultury, takich, które zostały dotknięte najmocniej i po prostu są zablokowane, bo opierają się głównie na kontakcie międzyludzkim. Więc te nowe tarcze są bardzo punktowe. Ostatnie rozwiązania, kiedy wszyscy prowadzący działalność dostali po 5000 zł, a przedsiębiorcy kilkadziesiąt miliardów złotych, ci więksi na podtrzymanie płynności, nie sądzę, żeby w tym ruchu się teraz wydarzyły, bo były bardzo kosztowne. A problem przedsiębiorców polega na tym, że wirus rozwija się przez ruch, tak samo jak nowoczesna gospodarka. Zatrzymując ruch, tak naprawdę zabijamy płynność, zabijamy przedsiębiorstwa i one do tej pory były, w normalnych warunkach zwalniałyby pracowników, przez to, że dostały wsparcie płynnościowe, utrzymały miejsca pracy, natomiast na koniec dnia ten projekt się skończył. No i teraz jesteśmy w takim trochę rozkroku, a nie widać końca pandemii. Więc rzeczywiście sytuacja jest dosyć trudna, bo każdy z przedsiębiorców co miesiąc zastanawia się, czy to już ten moment, kiedy moja wyporność jest osiągnięta i powinienem się zastanawiać, czy zatrzymać działalność, czy iść dalej. I niezależnie, czy są mali, czy duży, czy średni. Ja się zastanawiam, czy w takiej sytuacji jesteśmy tylko my, czyli tylko Polska, czy inne kraje Unii Europejskiej również mają taki kryzys. Czy rzeczywiście już to nazywamy kryzysem? No, to jest recesja. To jest autentyczna recesja podręcznikowa. Mamy ujemne PKB. To się nazywa recesja. To nie jest spowolnienie, to jest recesja. Czyli wszyscy średnio jesteśmy biedniejsi i wszyscy średnio będziemy biedniejsi, bo rozwiązaniami, które są stosowane, to jest pojawienie się dużych ilości
nowego pieniądza na rynku, co spowoduje docelowo, czy już powoduje w niektórych sektorach inflację, to powoduje to, że ten dług będziemy kiedyś oddawać albo w wyższych podatkach, albo w innych formach, Więc mamy przestrzeń do tego, że przez ten kryzys wszyscy będziemy biedniejsi. A kryzysów tak naprawdę mamy trzy, bo oprócz epidemiologicznego mamy recesję, czyli kryzys gospodarczy i tlące się kryzysy polityczne. Ten kryzys polityczny widzimy u nas na ulicach, ale w każdym miejscu, tak naprawdę w każdym państwie wygląda to trochę inaczej, ale bardzo mają podobne wspólne mianowniki, czy właśnie te trzy rodzaje kryzysów. I inne państwa, bo o to pytałaś, zachowują się bardzo podobnie. Też dostarczają płynność do przedsiębiorców, też robią lockdowny, też tak naprawdę rywalizacja trwa o to, czy służba zdrowia wytrzyma. Więc tu jest na różnych poziomach bardzo wiele batalii. No, miejmy nadzieję, że jakiś jest plan i jest niedługo, czy w jakiejś przewidywanej przyszłości rozwiązanie tego kryzysu epidemiologicznego, który był u podstaw wszystkiego. Ale czy my liczymy jeszcze na pomoc finansową ze strony chociażby Unii Europejskiej? Bo 1 miliard euro został przeznaczony właśnie przez Unię Europejską na walkę z koronawirusem w Polsce. Czy spodziewamy się jeszcze większych pieniędzy, większego finansowania? Czy może które inne kraje Unii Europejskiej będą jeszcze takich pieniędzy potrzebowały? 1 miliard pewnie na kwestie zdrowotne to też nie jest bardzo duża kwota. Unia Europejska parę ładnych tygodni temu podjęła decyzję, która jest ewenementem, o tym, żeby zadłużyć się, czyli wypuścić własny dług. Będą dwa albo trzy większe koszyczki, z których kraje członkowskie będą korzystać też w oparciu o to, że Unia się zadłużyła. Pierwszy to jest Krajowy Plan Odbudowy i to są dziesiątki miliardów złotych, które zostaną wpompowane w gospodarkę jako takie keynesowskie podejście, żeby niektóre sektory podźwignęły tą gospodarkę unijną, która jest w recesji. Jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to akurat nas dotyka, na przykład w kwestiach środowiskowych czy energetycznych. No i jest nowa perspektywa budżetowa, czyli środki, które zostaną przeznaczone, po prostu nowy budżet unijny na następny okres. Więc tam tych pieniędzy będzie trochę więcej niż ten miliard euro na walkę z koronawirusem. Natomiast tak naprawdę nikt nie wie, nie ma podręcznika, jak wyjść z kryzysu epidemiologicznego, politycznego i gospodarczego naraz. Tego typu Ale to sytuacje, znaczy, że na razie idziemy takim ciemnym tunelem i nie wiemy, dokąd zmierzamy? No, nie za bardzo wiemy, kiedy się to wszystko ma skończyć, bo tym punktem, tym elementem zapalnym był rzeczywiście, jest epidemia, natomiast ona powoduje kolejne kryzysy i nawet jak widzimy, rozwiążemy kwestie zdrowotne, to z tego długu, z recesji będziemy wychodzić dłuższą chwilę. To nie jest tak, że zniknie wirus i znikną problemy gospodarcze, bo to, że gospodarka jest zamrożona i państwo przez jakiś czas brało na siebie jeszcze część sektorów, weźmie na siebie utrzymywania części sektorów, no kiedyś będziemy musieli za to zapłacić. I to się rozkłada w czasie, to może też spowodować docelowo kolejne kryzysy. Ja zadam to pytanie, które zadają sobie chyba wszyscy przedsiębiorcy. Kiedy usłyszymy dobre informacje, pozytywne informacje, ale nie wiem, czy jest na nie jeszcze odpowiedź, już odpowiedź. No, ja myślę, że to w tabloidach tam różne wróżki, wróżbici występują. No, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że dosyć dużą dyscyplinę trzeba zachować i jakoś to przetrwać. Tutaj nie ma dobrych rad ani kiedy to się skończy, ale ani w co inwestować, ani jak się zachowywać. Trzeba zachować dosyć dużą dyscyplinę. Zresztą w przerwie rozmawialiśmy o tym, jak przechodziliście koronawirusa. No to nie jest bajka o żelaznym wilku. To jest coś, co będzie nas dotykało jeszcze przez ładnych parę kwartałów albo pewnie lat, więc trzeba po prostu być na to przygotowanym. W podobnej tego typu pandemii 100 lat temu zalecenia były dokładnie takie same, maseczki i dystans społeczny. DDM zasada, dystans, dezynfekcja i maseczki. Marcinie, bardzo tobie... niestety dużo nie wymyśliliśmy jako ludzkość.
Ja liczę na to, że jednak wymyślimy. Bardzo dziękuję Marcinie za to spotkanie, za tę rozmowę. Bardzo dziękuję, miłego dnia i dużo zdrowia. Marcin Roszkowski był Państwa i moim gościem, już ostatnim gościem, więc ja też dziękuję Państwu za wspólny poranek. Mam nadzieję, że to będzie dobry początek tego weekendu, który za chwilę się zacznie. Mam nadzieję, że weekend minie nam pod znakiem słońca i uśmiechu. Do zobaczenia.